Dzień dobry, witam na dzisiejszym streamie, na którym będę spuszczał wam łomot, albo będzie mi spuszczany łomot, ale jeżeli ktoś spuści mi łomot, to będę miał wymówkę, bo miałem ping. Jeszcze tylko zabiorę ten śmieć z kamery. Cześć! Oczywiście Smigol musiał zacząć. Czołem, z tej strony Freaks i witam na dzisiejszym streamie, na którym będziemy się pojedynkować albo rekrutować ludzi do dywizjonu, także czy będę miał tutaj wystarczająco. Dobra, czekajcie, muszę tutaj się odkręcić od przeciwników i możemy rozpocząć litanię powitalną. A więc zaczynamy. Kamilous, jest Gabe, jest Helsang, jest Silver, jest Miki Radio, jest Kwadratowy, Cichy, Jan Skrzypiński również się przywitał, Ucho, Simo, Dragon Off, Norbert, UE3Y, tutaj Fatie, ale Fatie pomyślał, że jednak się wyciszy na 24 godziny z własnej woli. Jest Rudy, także witam serdecznie. Jest Coins, jest Julio Babczyszyn, jest Ghost, jest Smigol śpiewający Cerveza Crystal, jest Kubek, jest Lisen, jest Daniel Ariu i Kacper Wasniowski. Czołem, dzień dobry i zapraszam na dzisiejszy epizod. O! Okej. No. I tak jak macie w przypiętej wiadomości formułę na dzisiejszy stream, jeżeli ktoś chce się zgłosić, to w takiej oto metodzie. No i polecę tym oto MB152 czy 7. Zobaczymy, co tutaj da się zrobić. Już widzę, że przeciwnicy zestrzelili trzech. Znaczy, jeden przeciwnik zestrzelił trzech. Ale to jest czajka. Także raczej nie będzie stanowiła zagrożenia. Czy rekrutuje dzisiaj do Aero? Tak, owszem, dlatego jest jedną z opcji jest rekrutacja. Na górze w przywiętej wiadomości. Nie, bombowce nie. Mamy 120 amunicji, trzeba je spożytkować jak najefektywniej. Zobaczmy, co ma to. Mamy Łaga, mamy jakieś 43, mamy Miga. Teoretycznie MB-157 jest samolotem, które osiągami wyciera po prostu podłogę samolotami typu właśnie. O, dobrze, ta czajka się pali. Także tutaj wpadniemy, zobaczymy, ilu uda się zestrzelić i wypadniemy. Mam nadzieję, z jak najmniejszą ilością uszkodzeń. MiG-3 już nie żyje, bo z B-20. B239 raczej nie wygram w dogfajcie. Także nawet pomimo tego, że skrzydełka mi łopoczą, to wykorzystamy, że KI-43 nie zainwestowało w lusterka i jest zbyt zajęte nie wiem czym, ale o nie, to było ok, nieważne. W takim razie zaatakujemy Łaga, a KI-43 zajmiemy się w drugiej kolejności. O, gościu wybrał zły sposób, żeby unikać pocisków. Idziemy jeszcze bardziej do góry. Teraz zaatakujemy KI-43. Gościu, ty żyjesz, nie żyjesz? Wolisz się rozbić o ziemię, rozumiem. A nie, właśnie, nie rozbiliśmy, ale my też jesteśmy nawet zwrotni. Oj, to już jest już i główne lotnisko. Strzelajcie do tego P-39. Okej. Bez Ace'a nie wracaj na lotnisko nawet. Ace nie jest już możliwe, bo zostały te dwa bombowce, o których mówiłem. Jest Xavery N, witam. Jest Michał, siema. Palenie się nie zawsze oznacza śmierć. Patrz, japoński samolot z papieru. No ale stwierdziłem, że będę optymistą. Stealthy? Nie. Ja na uniwersalnych latam.
Chociaż w sumie stealthy działają tak samo, też bym podlatywał z bardzo małej odległości, tapował przeciwników. Cześć Kajtek, witam serdecznie. Przypominam, że jeżeli ktoś chce polecieć jeden na jeden i ustawi się w kolejce, to nadal będę priorytetyzował rekrutację nad takie normalne jeden na jeden, wiecie, dla sportu. Także co oni, no i mają co? G4M1 i mają jakiegoś ruskiego bombowca. Zobaczymy, 82 pociski powinny wystarczyć. No na razie jeszcze nie otworzyłem kolejki, także na razie możecie rozmawiać, nie wiem, o pogodzie, czy coś takiego. Wykorzystam ten moment, w którym się nic nie dzieje, do oczywiście standardowo... O, czekajcie. A, G4M1 nie goni. Chyba. Nie, chyba nie. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki, ponieważ mamy 44 osoby, 17 łapek. Zachęcam do subskrypcji kanału, chociaż wątpię, że na razie, chociaż może jest tutaj ktoś nowy. I oczywiście zachęcam do wspierania kanału, czy to właśnie subskrypcją, łapką, oglądaniem streama, czy też jeżeli ktoś woli bardziej bezpośrednie formy wsparcia, no to jest tipli w opisie. Co ten G4M1 kombinuje? Się ustawia po prostu do lądowania. No dobra, ale może będziemy w stanie przeciąć drogę temu Ruskowi. Jak wam się podoba dzisiejsza pogoda? Jest beznadziejna. Jest całkowicie okropna. Jest idealna do spania. Przyszedł również Adam, członek formacji z ostatniego streama. Także witam, witam. Nie, tu się chyba nic nie... No chociaż... Próbujemy. Mamy 80 pocisków. Powinno starczyć na jednego bombowca. No tydzień cię nie było, Coins, a twój dom w Minecrafcie stoi. Nikt się nie opiekuje. Jutro będziemy bili smoka. Także tak dla twojej informacji. Dobra, co to było? To był jakiś IU4? No właśnie, to był IU4. Co on kombinuje? A, G4M1 mógł chyba wylądować i wyskoczyć? Tak? Nie, aby się rozbił. Śmieszne. Okej, no to bardzo dobrze, że będziesz na smoku. Także jutro wieczorem. Okej. Zobaczcie, mam dzisiaj prowiant na streama. Mam dwie kanapki. Co nie? Mam dwie kanapki, mam podkę HP, tej czerwoną. Mam tutaj podkę na... To jest butelka, do której sikam, ale tak, znaczy nieoficjalnie. To jest żółta podka i... Halo kocie? Kot śpi. Kot śpi mi... znaczy... Nie śpi w sumie, patrzy się na... Żyjesz? Ej. Ziewa. Siema 5 to mało. Kot też prowiant? Nie. Tak jak zaproponował Smigol, że jak się zdenerwuje, to powinienem kotem rzucić, ale to nie jest dobra opcja. Dobra, bitwa się skończyła, także wielce emocjonujący początek i mało emocjonujący koniec. Max, czy ja mogę ci pokazać, czy ty mnie zjesz? Musi, nie, on śpi. On śpi, chociaż czekajcie, mogę... Zaraz. Czekajcie. Proszę bardzo. Macie kota. On sobie leży. On śpi sobie. Także kot jest... Kot na dzisiejszym streamie zaliczone.
Ale pydla. Nie no, bez przesady, nie jest aż taki ogromny chlebek. Nie, teraz nie ma takiego idealnego, wiecie, aerodynamicznego kształtu. No dobra. To w takim razie zapraszam do, wiecie, do kolejki. Wielkie bydle, kot też spoko. A spadaj. Proszę bardzo. Kamilous, dobrze wiesz, co, że to jest głupi pomysł. Szeregowy KKA BF-109F1, rekrutacja. I zapomniałem też powiedzieć, że słuchajcie, jeżeli chcecie podejść do rekrutacji, co nie, to powiem wam, jak sprawdzić KD. Ponieważ ostatnio wprowadziłem nowy warunek, co nie, żeby podejść do rekrutacji. Trzeba mieć KD na graczach w ciągu ostatniego miesiąca wyższe niż 1-2. Jak się to sprawdza? Klikacie w swój profil, klikacie tutaj w realistyczne bitwy powietrzne i tu zaznaczacie ostatni miesiąc. I to coś to jest KD wasze, jeżeli chodzi o graczy. Także generalnie każdy, kto ma 1-2 albo wyżej, może podejść do rekrutacji, reszta to będzie po prostu zwykłe 1 na 1 best of 3, nie? Dobra, szeregowy KK, tak? Zobaczmy, do czego się kwalifikuje pan szeregowy. Okej. Okay. Realistyczne bitwy powietrzne. Zabawne. Niedostępne. Dlaczemu? A, bo pewnie za mało tych. Za mało gier. No ale dobra. Z tego co widzę, KD masz całkiem dobre. Na tym BF-ie masz KD prawie 2. Mam nadzieję, że to nie jest nabijane na botach. Także zrobimy tak, że polecimy 1 na 1 i jeżeli to będzie wyglądało w miarę w porządku, wtedy czat zadecyduje o twoim losie. Siema Sosierczow, witam. Kruci, na górze masz formułę. Nie dajesz jednej rzeczy po kolei, tylko trzy rzeczy w jednej wiadomości. Wiem, że to jest skomplikowany koncept. Ale no. Szeregowy KK, czy ty żyjesz, czy nie? Jak nie, to bierzemy następnych chętnych. Sporo graczy nie wyciąga tyle? Owszem, dlatego reszta graczy, którzy będą chcieli być w moim dywizjonie, będą w dywizjonie Oreo, a nie Aero. Jest Michał Kurowiak, czołem. Dobra. Kamilous, ty się dostałeś przed wprowadzeniem tego wymogu. I ty i Cichy byliście tak na granicy, także... Dobra, to w takim razie lecimy 1 na 1. I zobaczymy, czy szeregowy KK tutaj się jakoś postawi, czy przejdziemy do następnego. Kamilous, ale ja nie jestem chętny. Dziękuję. Co łomocze? Co moje... Nie, to są bułki. To są bułki z serem. Znaczy te zapiekane z serem. I w nich jest ser bez laktozy, chuda szynka i ciupkę ketchupu, żeby jakkolwiek to smakowało. Także no. Dobra. Zobaczmy, co pokaże pan szeregowy. BF F1, bardzo szanuję wybór samolotu. Ping już wariuje, także można walczyć.
czy nie trawię laktozy, a tak, wiesz co, to nie o to chodzi, że nie trawię laktozy, tylko po prostu laktoza jest bardzo obciążająca dla układu trawiennego. A ja muszę tego unikać. Także w miarę możliwości muszę jeść obecnie lekkostrawne rzeczy. I pytałem się lekarza, czy to chodzi generalnie o białko, czy chodzi ten, ale to chodzi o laktozę, że na przykład teraz właśnie produktów mlecznych to tak mało, a jeżeli już to tylko bez laktozy. Cerveza Crystal. Oj, to jest zakazany ruch. To jest zakazany ruch, to jest kolejny zakazany ruch. O, przyszedł żandarm. No właśnie. Uderzam je w stół. Dobrze, foka, jakby... Nie musisz mnie przepraszać, że nie było cię na streamach. Jakby to jest dla mnie dziwny koncept. Co nie, bo jakby nie jesteś zobowiązany, żeby być na streamach, tak jakby... Ale dziękuję, że się usprawiedliwiasz, zanotowane i witamy z powrotem. Czy Freaks może jakiś duel? No to na górze masz ten, na górze masz formułę, z jaką trzeba się banujek zgłosić, no i jeżeli będziesz w kolejce albo coś, no możemy polecieć, no. Trzeba w końcu dostać od kogoś w pierdziel, nie? Zrobię, żeby róg w Minecrafcie robił dźwięk Cerveza Crystal. Wiesz co, Smigol, to możemy to ogarnąć po streamie, bo to jest bardzo łatwe do zrobienia. To nawet nie musisz w plikach grzebać, bo jest mod od tego. Mam od danych widzów? Generalnie się z tego cieszę, że jakby, owszem, wiecie, nie mam największej widowni na świecie, ale to co mam jest dosyć jakby... zżyte z sobą, co nie? Że ludzie się kojarzą nawzajem. Czy pamiętam rozpad ZSRR? Nie! Nie jestem aż taki stary. Gdzie echo na pół mapy? Cerveza? Nie, wiesz co? Nie na róg. Na płytę to trzeba nagrać. Całą tą piosenkę, chociaż w sumie... Chociaż nie wiem, czy na płytę to będzie sens, bo to jest, kurczę, takie króciutkie. Czy jakaś formacja bombowców dzisiaj? Nie! Dzisiaj tylko i wyłącznie 1v1. Idziemy do góry. Co jeżeli ktoś dobrze lata? Wiesz co? Jeżeli latasz w Ground RB, to się nie... Poczekaj, zaraz ci powiem, dlaczego twoje pytanie pozornie ma sens. Praktycznie nie ma sensu. Cerveza Crystal. Kurczę, wyzerowałem silnik szeregowy, będzie miał więcej energii. Albo i nie. Dobrze, dobrze, MKO. Jestem z ciebie dumny. Dobra, dojeżdżamy do ziemi. Trzeba zacząć coś robić. Wow, foka i ty, 10 zł. Dostałem kieszonkowe, więc masz. Dostałeś kieszonkowe, więc dziękuję. Tylko, wiesz co, jakby... Nie to, że się czepiam, co nie? Ale jeżeli dajesz mi 10, jeżeli chcesz mi wspomóc kwotą 10 zł, to jeżeli przelejesz mi to przez YouTube'a, to YouTube z tego zabierze tak naprawdę, domyślam się, że większość. Jeżeli zrobiłbyś to przez Tipli, to ja dostanę większość i to taką sporą większość. Także generalnie jakby dziękuję. To jest to oczywiście wsparcie kanału, ale z dwojga wsparcia kanału dużo lepszą formą jest po prostu Tipli, ale i tak dziękuję. Dobra, także szeregowy, jakby w tej drugiej walce coś tam było,
coś tam było, no ale widzisz, że no to, tak jakby no jakby tu powiedzieć. W pierwszej walce w ogóle wykonałeś zakazany ruch, przerwałeś manewr, zacząłeś zamiast do góry lecieć do boku. Och, chyba teraz się właśnie zaktualizował super chat Foki. Także generalnie jeszcze troszkę, no po prostu musisz trochę potrenować. Jakby KD masz dobre, więc potencjał jest, ale musisz trochę popracować, bo jeżeli komuś się nie wyświetla to KD, no to coś jest nie tak. I tutaj odpowiadam na pytanie Ghosta. Jeżeli latasz w realistycznych bitwach naziemnych, to masz tutaj realistyczne bitwy pancerne. Co nie? A realistyczne bitwy powietrzne jest w ogóle oddzielny tryb. Dobra, panie szeregowy. Proszę opuścić, oddać fartucha i wyjść z lobby. Kruci chciał się. Panie, ochotę na serwezę Crystal robisz. Szanuję osoby, które kojarzą ten mem, bo pokazałem go ostatnio Smigolowi i Smigol teraz nie może się od tego mema oderwać. Czekaj, Smigol, czy ja mogę zrobić preview na streamie tego co mi wysłałeś, czy nie? To jest pytanie do Smigola, a ja teraz patrzę na ten, na Kruciego. Okej, okay, Kruci, to chyba ty. Profil gracza, realistyczne bitwy powietrzne. 0,72. No czyli to jest... A! Na YouTube'a wrzuciłeś. Dobra, to nie. To możecie zobaczyć to u Smigola w takim razie. No to krócej w takim razie zwykłe 1-1. Skoro niestety, ale to KD się nie zgadza. Okej. Okay. I to miało być Spitfire 9. To jest średni. A! Moje uszy. O! Teraz lepiej. Dziękuję bardzo. Teraz dużo lepiej. Dużo lepiej. Przy okazji, jeżeli będziecie mądrzejsi od Foki, to możecie ominąć kolejkę. Jeżeli zgłosicie się w wiadomości przy jakby jestem przekupnym człowiekiem, nie? Dobra, gdzie jest ten? Gdzie jest ten Spitfire 9? O, proszę bardzo. Znaczy, nawet nie o to chodzi, że jestem przekupny, ale po prostu jestem człowiekiem, który, wiecie, docenia, jeżeli ktoś mu coś podarowuje. Co to jest? Hellsang ma 1,6, ale wstyd? Jak masz 1,6? Ale wstyd, no to bez sensu. No musisz w takim razie być dobry. Krócej grasz na topkach? No to zobaczymy. Na razie 1-1. I... no czat zadecyduje o twoim losie. Na topkach ciężko wyciągnąć normalne KD, to nie grajcie topek. Po co to komu? Niemożliwe, że masz 2,75, chyba że jesteś kosmicznie dobrym pilotem. Jaką linię samolotów polecasz dla początkującego? Nie uwierzysz, ale mam film idealnie odpowiadający na twoje pytanie. Nazywa się Najlepsze samoloty dla początkujących, albo jeżeli jesteś bilingualny, Best Plane for Beginners. No. Jak grasz... no dobra, whatever. Okej, zobaczmy co Kruci tutaj zaprezentuje. Pierwszy zakręt miał dosyć cienki, zobaczmy jak będzie miał drugi. Idziemy do góry, ominiemy go. Cerveza Crystal, ojoj, Kruci, co ty robisz? Aj, ping! A! No, internet jest ewidentnie po twojej stronie. Dostał, ale chyba tylko z siódemki.
Ciebie za krystal. Czy robiłem film o zakazanych manewrach? Nie. To tam zakłóca mój spokój. Michał. Okej. Teraz otwórz klapę. A. Otworzył i urwał sobie drugą do równowagi. Przestań to... Ja to zanuciłem? O shit, to nawet... O. Kot się właśnie przemieścił. I wlazł na tą... na piankę, na mój leżący telewizor. Kocie, przestań... gibiesz mi... gibiesz mi lampą. I tak, jeszcze się... może... Kiedy potrawa Scotta na 10 tysięcy subskrybentów, bo do tego czasu... Ja strzelam, że do momentu jakby... Na podłodze leży pianka, taka sama jak ten telewizor za mną. I ona nie jest zamontowana, ona jest po prostu na podłodze, żeby też wygłuszała trochę podłogę, bo tu jest taki pokój, w którym nie ma nic. I Max na tym lubi leżeć. Ale on to nie, też skubie, jakby wiecie, ugniata i pazurkami wydrapuje kawałki z tego. No dobra, teraz jest zmęczony, teraz chrapie, może nie będzie tego robił. Kitku jest teraz w standby. Czytam czat. I nawet ci odpowiedziałem. Kolejne pytanie jest takie... Czy to ty słuchasz? Chwila, moment. Zaraz, czekajcie. Ja tylko z Krucim tutaj zakończę ten pojedynek, który zakończy się w tym zakręcie. Okej. Dobra, i teraz tak. Dobry wieczór. Cały czas wypatruję zakazanych ruchów. A ponadto, jeżeli chodzi o dziewiątkę, to chyba ich działka dostały buffy. Ponadto izraelski wydaje się lepszy. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Okej. Czy zrobiłeś film? Nie, okej. Kiedy potrzeba Scotta? Czy mogę liczyć na kolejną rekrutację pomimo KD092? Możemy zrobić tak, że polecimy jeden na jeden. I jeżeli faktycznie coś tam pokażesz, to wtedy może być rekrutacja. Ale na razie, no, wiesz. Cześć, Rafaix, witam. Freak się może 1 na 1 P47D28, bo chcę zobaczyć, czy przez te 3 tygodnie straciłem umiejętności. Aktualnie następny w kolejce jest Michał, ponieważ on chciał się przelecieć B239, o którym jestem w trakcie, robię o nim film, już mam wszystkie materiały, muszę tylko nagrać jak to się nazywa? Narrację muszę nagrać, o właśnie. Słuchaj. Okej, mamy kolejnego kandydata do panteonu świetnych ników. Witam, sucha kanapka. Na szczęście moje kanapki nie są takie jak ty. Są inne. Przyszedł również Dariusz Gmur. Witam. Bo ja słuchałem 30 sekund po zadaniu pytania, a potem telefon zadzwonił. No to nie jest moja wina, że jakby zadajesz pytanie, a potem gdzieś sobie idziesz. Gabe, ale co to jest w ogóle za pytanie? Ono nie jest związane. Savvy Boy, czy ty akceptujesz, czy nie? Michael. Chodź tu. Zgłosiłeś się, a teraz kurczę mnie unikasz. No. I
Michał, jak coś, to zgłoś się do mnie na Discordzie, dam ci rangę wspierający kanału, ponieważ spełniasz już warunki, żeby otrzymać tą rangę na Discordzie. Także twój nick to połamany rower, ale nie na YouTubie. Tu jest sucha kanapka. Czekajcie, jakie były to jeszcze dobre niki? Był jakiś nick z twoim starym w środku, ale nie pamiętam. Wiem, że ten nick się pojawił, jak leciałem meteorem i sobie urwałem skrzydło. Whatever. Banuje kmis, klik, tak, to tak samo jak było to, jak było przejęzyczenie się, nie? Że zamiast, czy możesz podać mi sól, powiedziałem, ty stara kurwa, zmarnowałaś mi 20 lat życia. Przejęzyczenie. Czy dinozaury wymarły? Generalnie, powiem tak, mam War Thundera. The Isle jest w tragicznym stanie, jeżeli zagłębiłem się troszeczkę w to, jak ta gra powstaje i w jakim stanie ona jest i jak traktują ją deweloperzy, i nie chcę się denerwować, co nie? Ponieważ, no niestety, ale z The Isle nie jest dobrze. Wow, ping, proszę się uspokoić. Zobaczmy, jak lata Michał. Michał ma ten okropny, jest zimowy kamuflaż, który ja też sobie kupiłem. Twój stary, ja myślałem, że ja. Nie, chyba nie. Był jakiś gościu, który miał to w niku. Ale teraz sobie chyba tego nie przypomnę. Zobaczmy, wchodzimy w jakieś rolling scissory. To tutaj Michael wykombinuje. Michael idzie do góry, dobra, to nie będziemy skręcać silnika. Odwrócimy zakręt. Idziemy do góry i jesteśmy na jego ogonie. Czy nie jesteśmy? Jesteśmy? Może? Nie, prawie. Dobra, teraz pójdziemy centralnie do góry, bo Michael musiał troszeczkę odkręcić się, żeby... Jeżeli chciałby również pójść do góry, to musiał się bardzo, bardzo okręcić. Oj, ten zakręt nie jest dobry. Do góry, teraz w dół, okej, ale no powoli. Przez to, że te zakręty nie są takie, jak mogłyby być, to zdobywam na Michale pozycję. Złe połączenie sieciowe, tak, wiem. To zdobywam na nim pozycję, oj, te... Teraz będzie czołówka. Czołówki unikniemy. Internecie, proszę się ogarnąć. Złe połączenie sieciowe. Teraz spróbujemy troszeczkę przewidzieć, gdzie poleci Michał. No fajnie by było, gdyby ten ping się ogarnął. Nie ukrywam, że nie. Słuchaj, kanapka, musisz manualnie na suwaku wybrać, ile chcesz tego paliwa. Bo jeżeli wybierzesz po prostu tam minimalną z listy, co nie, no to z jakiegoś powodu wybiera ci więcej tego paliwa. No i Michał, było dobrze. Było dobrze. Było dobrze, tylko że jakby ja w tym pojedynku nie używałem klap. Co nie? Więc też musiałbyś wziąć na to poprawkę, ale no generalnie nie było źle, po prostu przegrałeś, dlatego że była duża ilość takich jakby zakrętów, które były prawie dobre, ale zamiast lecieć prosto, to leciałeś w pewnym sensie w bok, a ja leciałem prosto, czyli po prostu zyskiwałem. Znaczy, no, jeżeli latasz z klapami, to teoretycznie powinieneś być w stanie mnie wykręcić, bo zakręcasz ostrzej, co nie? Okej. Okay. Cały Division X300X, widzę, przyszedł na rekrutację. Naraz, a kto był z X303X? Szeregowy KK? On był w X303... Kuźwa! W X303X? Szeregowy.
A, faktycznie, on też. Myślisz, że jesteś w top 100 polskich graczy War Thunder? Wątpię. Ale na pewno jestem w top 100 osób, które w miarę potrafią w to grać i jednocześnie potrafią, wiecie, zabawiająco o tym opowiadać. Także bardziej w tym rankingu bym się widział. No, do góry. Oj, Michael, za późno odwróciłeś zakręt. Nie rób ruchów zakazanych, proszę cię. Nie rób ruchów zakazanych. Ledwo zaraz ci poszło do płazem. Dobrze. Teraz, oj, czemu to mu tak buja? Jakby każde takie dobra, teraz to mną bujnęło, bo był internet, ale każde takie bujnięcie to jest potencjalne, jakby to jest oddawanie pozycji. Teraz, oj, nie zakręcaj ode mnie i za późno. No, także, widzieliście, jakby to takie pojedyncze bujnięcia, jeżeli zakręcacie i robicie coś takiego. Albo skręcacie myszką i samolot wam samemu tak robi, nie? To jest jakby coś, co sprawia, że tracicie energię. Czołem, Jerry. O! Przyszedł kolejny przedstawiciel panteonu fajnych ników. Jeremy Clarkson. Okej. Pamiętam początki War Thundera, jakoś 2014 był chyba z 15 Division 303. Dobra. Kamilous chce się przelecieć. Taśką. Dobra, panie Savvy Boy, proszę opuścić lobby. Kamilo już dostał łomot na ostatnim streamie i chce dostać łomot jeszcze raz. Tym razem już jest 2 ero, to może cwaniaczyć. Co nie? Brakuje kostki do kibla i rynku w Hrubieszowie. Tak. Kostka do... Znaczy rynek... Nie, no rynek w Hrubieszowie też jest dobry. Kostka do kibla również. Ej, Fryta 1-1. A co, chcesz się dostać z powrotem do Aero? Cieniasie? Dobra, lecimy taśką z Kamilousem. Który, tak jak mówię, teraz może cwaniaczyć, bo już się dostał do Aero. Czy to jak? Mogę prosić jeszcze raz o odpowiedź? Czym warto grać jak początkujący gracz w War Thunder? Jaka nacja? Od razu mówię. Nie uwierzysz, ale mam idealnie podporządkowany twoim potrzebom film. Nazywa się Najlepsze samoloty dla początkujących. Ewentualnie, jeżeli jesteś dwujęzyczny, Best Planes for Beginners. I zapraszam cię do tego filmu. On jest, ma dosyć dużo wyświetleń, także myślę, że nie będziesz miał problemu ze znalezieniem. A faktycznie, ta 152C3? Kuźwa, kto normalny lata taśką C3? Ja nie mam tego samolotu. Ja nie mam taśki C3. Kto normalny lata tym samolotem? Dobra, to za karę Kamilo zostaniesz szybki w pierdziel. Okej, jeden. Zmyliłeś mnie, Kamilous. Bez kitu, kto lata taśką C? T
To będzie morderstwo? No to musi być morderstwo. Ta taśka CO no, skręca beznadziejnie, no. Ona jest po prostu jednym z najbardziej kamiennych po prostu samolotów tłokowych, które nie chcą skręcać wcale. Jeżeli macie, nie wiem, Fokę, Dorę i macie taśkę 152C, to podejrzewam, że Dora wykręci z łatwością taśkę. Dobra, to możecie się w takim razie zgłaszać, kto następny. Bo Kamilous tutaj raczej zbyt długo sobie nie polata. Okej, okay, Lisen następny. Nie będę latał HS-em. I Michale Knago, generalnie zaraz dostaniesz dostaniesz muta na 24 godziny, ponieważ nie mam, albo w sumie nie na 24, na razie na pół godziny. Ponieważ troszeczkę jakby, nie wiem, po co tak spamisz. Jest to wysoce niewskazane. Kamilous, przewrócisz się przez plecy, a ja się przewrócę na ciebie. Cerveza Crystal. Cerveza Crystal. Dobra, także wracamy do hangaru. Spoko, Michał, zawsze do usług. Okej. Dobra, kto tam był pierwszy? Lisen był pierwszy i chce polecić jeden na jeden w P40. Okej. Lisen, o ile dobrze pamiętam, to ostatnio chciałeś się przelecieć P51D30. Ale coś chyba ci nie wyszło. Jakby niewiele tam chyba osiągnąłeś, jeżeli dobrze pamiętam. Ale dobra, jeżeli chcesz P40F, dzisiaj będziemy mieli trochę większe tempo. Lisen, nie, 527. Dobra. Na pewno nie Phantom, spadaj. Oreo jak nic, no. Dobra. Lecimy. Czy można następną? Ghost F8F 1 na 1 do rekrutacji. Nie możesz mieć 1 na 1 do rekrutacji, skoro jak sam powiedziałeś, masz KD 0,92. Gdybyś miał większe KD jak 1,2, no to bym cię wziął bez kolejki. Ale tak, to musisz niestety być w kolejce i liczyć na to, że po otwarciu maszyny losującej napiszesz pierwszy. Albo będziesz tak zawzięty, że w końcu się nad tobą zlituje. Nie grałeś, bo impostor był pierwszy? Przysięgam, że tydzień temu na streamie latałem z tobą P51D30. Dziękuję, mandarynki. No dobra, zobaczmy tą F-kę. Z tego co pamiętam, one mają dosyć kruche te... kruche klapy. Jaki jest rekord widzów? 108. Auć. Nicht gut, nicht gut. Ale Lisen postanowił wykonać ruch zakazany i przegrać walkę przez niego. Polecam Tipli, bardzo działa. No to dobrze, że w końcu to rozpracowałeś. Smacznego Frix, dziękuję bardzo. Czemu Phantom nie? A chociaż MiG-21, F-13, J-7-2?
Nie? Chętnie jeszcze raz spróbował za pół godziny, mam wykład w Dęblinie i wracam. Pewnie. Dzisiaj streamujemy, dopóki będą ludzie chętni do oglądania tego streama. Chyba że padnę wcześniej, albo będę chciał... Nie no, w sumie dzisiaj streamujemy do oporu. Jutro... Tak jak mówię, dopóki będzie... Jaki limit? Dopóki będzie 60 osób na streamie, to streamujemy. Dobra. Witam, nikt ważny. Kurde, ten samolot jakoś tak dziwnie się obraca. Bo on jednocześnie dobrze się obraca i jednocześnie trochę pływa. Tak kurczę... Duel... Ja kontra Smeagol w B-29, Smeagol mnie zniszczy. Nie wiem, czy widzieliście, jak Smeagol strzela z bombowców, a jak ja strzela z bombowców. To nie byłaby równa walka. Zostałbym po prostu wgnieciony w glebę. Czy za wspieranie kanału dostajesz większy procent niż za donaty? Słuchajcie, za wspieranie kanału dostaję około 50% tego, co płacicie. Co nie? Steeply ten procent rośnie do 87, coś takiego. Więc generalnie, owszem, jakby wspieranie kanału też jest opcją, ale wiedzcie, że jeżeli wspieracie kanał przez YouTube, no to YouTube dużo, dużo z niego zabiera, dlatego założyłem Steeply. Zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju. Nie masz tyle energii, żeby się do mnie doczłapać. Nie masz. Nie masz. Kuźwa, może i masz. Nie. 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 Dobrze, nie masz. Dobrze, 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 dobrze. Padniemy w korkociąg. Ojej. Nie. Nie. Au. Lisę używa klapu, doszukuje. Nie. No dobra. W takim razie, skoro Lisset chcesz używać klap, to wyciągamy klapy. Jaki jest mój ulubiony film? Lubię Interstellar. Lubię Interstellar. Jakie są... Podobają mi się filmy... To jeszcze czekajcie. Nie mam jakby takiej swojej, wiecie, szafeczki z ulubionymi filmami, ale na pewno Interstellar jest dobrym filmem, który mi się podoba. Także mogę go wymienić. Czy forum się zgadza? Nie, to byłby bardzo szybki pojedynek, bo albo ja bym się cały czas wrąbywał w Smeagola, a w momencie, kiedy bym się w końcu w niego nie wrąbał, to zostałbym posiekany w 3 sekundy. Mission complete? No, zobaczymy, jak sobie poradzisz, kiedy zacznę używać klap, bo przypominam, w tej pierwszej walce ich nie używałem, także zobaczymy, czy teraz coś z tego będzie. Mam nadzieję! Bo nie masz Divisionu, a im więcej członków Aero, tym lepiej. Oj, 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 pingu. Będzie czołóweczka. Idziemy centralnie do góry. Nie będziemy zakręcać w stronę Lisana. Zaraz zobaczyć, co ten koń zrobił. Oj, Lisen chyba się zablokował. Nie wiem, czy to było przez to, że sterował myszką, czy się jakoś przeprostował, ale to było bardzo dziwne. Pójdziemy do gleby. Nie podoba mi się ten mój ping. Wiem, że złe połączenie ten. Czy jest jakaś porównywarka, żeby sprawdzić swoje KD? Na początku streama pokazywałem, jak to zrobić. Wchodzisz w swój profil,
Na dole możesz kliknąć w realistyczne bitwy powietrzne. No i tam masz stosunek zestrzelonych graczy do wykorzystanych maszyn. Nie jest to do końca KD. Nie, to chyba, znaczy nie wiem, czy to jest KD, czy to jest jakby ilość killi na zrespienie się. Chyba to jest bardziej właśnie ilość killi na spawn, no ale to i tak jest jakby dosyć miarodajna statystyka. Wyprostujemy się. Kolejnym jest skrobną. Kurczę, irytujące te kitnikołki. Pearl Harbor, no jakby w Pearl Harbor nie ma chyba zbyt dużo takich jakby wątków historycznych, że tak się wyrażę. Ciągniemy. Nie. Mam pół ogona. No ciekawe. Trochę nie pomaga mi ten ping, który mnie czasem obraca, ale no. Okej. Jeżeli chcesz listen, to możemy kontynuować. I ewentualnie zobaczymy, co pod kątem rekrutacji. Realistyczne bitwy powietrzne. Czemu to jest niedostępne? What the hell? Spróbujmy jeszcze raz. Czy próbowałem latać pod wpływem alko? Nie, praktycznie nie piję, a tym bardziej jakby nie. Krótka odpowiedź jest nie. Co konsumuję? Kanapkę jem. No jak mówiłem, że mam kanapki, dwie. Co ten Lisen tutaj robi? SU-11. No dobra. Czas się ogarnąć. Kanapka nie jest sucha, odczepcie się. Kanapka jest bardzo dobra. Teraz dołączymy klapy. Przejdziemy pod nim i teraz pójdziemy do góry. Powinienem mieć trochę więcej energii. Co nie jest wskazane przy nożycach, ale jeżeli zacieśnie zakręt. Oj! To mi nie wyszło, ale pytanie, czy teraz Lisen się chyba całkowicie wystalował. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Ależ mnie internet irytuje. Dobrze rozegrana. Nie cierpię tego pingu, naprawdę jest okropny. Zastanawiające te kitty-hawki. Próbujemy zrezygnować z klap. Na razie. W sumie nie wiem, czy mogę. Jakimś cudem Lisen zakręca ostrzej niż ja. Czyżby ktoś tu używał sterowania symulacyjnego, czy to ja po prostu zasysam? To jest pytanie na dzisiejszy dzień.
No ciekawe, ciekawe. Cześć, Persaurus. No interesujące. Na razie ani razu, kurczę, nie udało mi się przejść do ofensywy. Naraz. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Nie, okej, okay. Znaczy. No ciekawe, ciekawe. Już patrzę. Coins, raz na jakiś czas można. Ale co można? Lecisz w dół i oddajesz konty? Nie jest to satysfakcjonujące mnie wytłumaczenie. Samym leceniem w dół jakby... Albo ja jestem jakby... Proszę mnie oświecić, co robię źle. Siema Jacek, witam. Większy radius, kiedy lecisz w dół, on trzeba na sposób, to kręci mniejszy promień. Może mieć to sens. No tak, w sumie, bo jeżeli samolot leci wolniej, to kręci się również wolniej. Przynajmniej kręci się mniej efektywnie. Jaki masz net i skąd? Z dupy, jak widać. Ponieważ nie działa. Znaczy działa, ale średnio. Co ciekawe, mamy tylko 113 klatek zgubionych. Co jest bardzo zadowalającą ilością. Natomiast nie satysfakcjonuje mnie to, że ten net, kurczę, nie funkcjonuje tak, jak bym chciał. Czy mieszkam w mieście, czy na wsi? Na wsi. Więc niestety, ale internet mobilny jest jedyną opcją. Ale generalnie od jakiegoś czasu Play ma jakieś problemy z nadajnikami czy inny key. Na przykład wczoraj odłączyło mi internet dwa razy. Co nie? Nie wiedzieć dlaczego. Po prostu go odłączyło. Na jakieś 10 minut. Nie wiem. Bo próbowałem bo mam antenę zewnętrzną. I ta antena zewnętrzna... Czasem, nie wiem, może to ona coś za ten, ale antena teoretycznie powinna tylko i wyłącznie polepszyć wygląd rzeczy, a nie powinna go pogorszyć, więc nie wiem, o co chodzi. O Jezu, Play. No jakby, wiecie, próbowałem z T-Mobile'em, tak? Na początku tego roku miałem internet z T-Mobile'a, ale musiałem z nimi rozwiązać umowy, bo po prostu to była taka tragedia, że to szkoda gadać i ostatecznie wróciłem do Play'a. Cześć, Miki Radzio. Kiedy idziemy światłowód dla mnie przekopać, no przydałoby się. No kurna, Play macie w swojej opiece, Lisen, naprawdę. Myślałem, że klapy mi odpadną, a to złe połączenie sieciowe.
No kurwa mać za przeproszeniem, ale no... Irytuje mnie, jeżeli... Kurna internet sprawia, że mój samolot jest nagle obrócony w złą stronę. Spróbuj UPC albo Orange, się zesra, nie? Jakby teraz to już wiecie. Nie mogę zerwać nagle dwóch umów, które mam. Zobaczmy, Listen wygrywa, najprawdopodobniej dlatego, że mam uszkodzony ten, mam uszkodzony ogon. Także no. Zaraz tam zobaczę, co robicie. No z mobilnym internetem bywa słabo, no ale jak nie ma innej opcji. Ale ja nie rozumiem, czemu to się tak sra, za przeproszeniem. No to powinno być dużo, dużo lepsze. O, nawet do kurna, no mam 800 pingów, przecież kiedyś to dawało radę na spokojnie streamować. A teraz wystarczy, że Smigol do mnie zadzwoni i jest padaka. Także Discord po prostu jest nie, aż takim pożeraczem internetu? No come on. Nie wydaje mi się. Co, zdarzymy się? Aż mnie kurwia za przeproszeniem ten internet, no. Nie może się ogarnąć raz. Wszystkie kreski zasięgu i co? I gówno. I oczywiście dzwonicie do playa, że proszę ogarnijcie swoje kurna... Macie kurna one job i nie potraficie jej dobrze zrobić. Na mapie jest wszystko dobrze, że tu ma być 4G i inne 5G, czy chuj wie co. A jak przyjdzie co do czego, to 600 pingu, no. No niby LTE. A z takim pingiem się możecie... A, naprawdę. Nie rozumiem. Naprawdę kurwa po prostu nie rozumiem. W zeszłym listopadzie jakoś dało się streamować, dało się gadać ze Smigolem i nie było żadnego problemu. Nie było takiego skaczącego pingu jak teraz. Zawsze po prostu coś znajdzie jakiś... No kurwa... Naprawdę, zaraz zrobimy przerwę techniczną, bo wezmę kota i nim rzucę po prostu. Dobra, nie, bo nie, bo za chwilę, się zdenerwuję. Chwila, moment, także Listen, weź chwilę, zaczekaj. No to jest kurna no masakra po prostu z tym internetem.
Nie wiem, mogę spróbować obniżyć bitrate, ale mówię wam, w zeszłym listopadzie, co nie? W zeszłym listopadzie streamowałem mając 25 tysięcy kilobitów na sekundę. Co nie? To był mój kilobitaż, że tak się wyrażę. Teraz tych kilobitów mam 13 tysięcy, czyli jest o połowę mniej i ten internet nadal nie wiem, nie może się ogarnąć. What the fuck? No wyłącz i włącz, no. Zobaczcie. Wszystkie kreski, nie? Niby wszystkie kreski, wszystko w porządku. Tak naprawdę widzicie, że od kilku streamów jest to samo. Czekajcie moment. Co za żart. No czekajcie. Wyłączę i włączę ten router, ale wątpię, że to gówno zadziała. Ja pierdolę.
No dobra. Powiem wam, skąd się wzięło moje ja pierdolę. Otóż zresetowałem router, po czym stream zaczął tak gubić klatki, że w ciągu tych, nie wiem, 30 sekund zgubiliśmy tych klatek 3000. Więc wyszedłem. Tak, powiedziałem ja pierdolę, wyszedłem na balkon. Nie, jakoś poprawiłem tą antenę, znaczy poprawiłem, po prostu zmieniłem jej ułożenie. No i obecnie stream wygląda dobrze. Pytanie, jak będzie wyglądało... Jak będzie wyglądało, kurwa, wszystko inne. Zawsze musi być coś, co zepsuje mi, kurczę, humor. Chodź tu, kanapko. Coś w tym jest, gość. No zobaczmy, ping 100, ping 108, 97, 91. Wygląda obiecująco. Max, chodź tu. A ty też przeciwko mnie? Hej. No dobra. Na razie ping nie jest zły. Pewnie wykraczę. No ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Kot się zwinął i się teraz liże. Taki mały update. 83 pingu, 85 pingu. No zobaczmy. O 30. Całe szczęście, Lisyn, że ratuje ci mój legendarnie okropny aim. Okej, dobra. Chwila, moment. Jak wojna bohaterze, liczba osób. Dobra, czekaj. Poczekajcie chwilę, bo teraz jakby. Ogarnijmy sytuację. Jeżeli ten internet będzie ogarnięty, to będzie można kontynuować stream. Na razie wygląda, że jest w porządku. I polecam odświeżyć sobie stream, bo być może macie go cofniętego, bo teraz widzę, że ludzie piszą nagle z tymi. Z propozycjami samolotów, a przecież aktualnie lecę jeden na jeden z Lisenem. Także proszę, proszę odświeżyć sobie stream. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja...
pozostanie z pingiem poniżej 150. No i zobaczmy, Lisen, czy będziesz w stanie teraz coś zrobić. Zdrewko, I said wait until this fight is over. No, siema Bielu. Witam serdecznie na streamie. Oj, ale tutaj zrobiliśmy troszeczkę disrespectful move. I będziemy od razu na ogonie Lisena. Instalujemy się obaj, ale raczej nie będziemy w stanie chyba spaść sobie nawzajem na łeb. Jak spadniemy, obaj spadniemy do przodu, ok? To trzeba się obrócić szybko. A i piersi zakręcimy. Okay. You said it in pierogi language? Yes, that's why I said it in English again. Kim jest ten Zdrewko? Zdrewko jest gościem z Ceresu. Ale on jest, to jest spoko gościu z Ceresu. Znaczy spoko gościu, no po prostu on jest ogarnięty, no, on się ze mną dogadał. Mamy chill, nie, między nami. Także no. Generalnie jakby... Zdrewko jest spoko. My sobie gramy w Minecrafta. Jest też na tym serwerze moim. Także no. To jest Bułgar. Nie jest z Czech. Zdrawko to by było z Czech. Teraz można w końcu walczyć. Już internet nie przeszkadza. Ale generalnie z tego co widzę, Lisen nie popełnia błędów. Przynajmniej jakiejś dużej ich ilości. Nie wykonuje zakazanych ruchów. I się dobie dokręca. No dobra. W takim razie Lisen, chyba zaproszę cię w takim razie na foki, a jedynki. No tutaj na P40 sobie radzisz. Nie wiem gdzie się tego nauczyłeś ani skąd, ale idzie ci całkiem nieźle. Steruję myszką i klawiaturą. Lisen uciekł. Jak zdobyć rangę wspierający na Discordzie? Jest bardzo taki umowny limit, ale ja ustaliłem go jako po prostu nadaję go osobom, które jakby to powiedzieć. Które wsparły kanał kwotą przynajmniej 100 zł. I wtedy można się zgłosić i ja nadam takiej osobie rangę wspierającą. Oczywiście jeżeli ktoś zrobi to raz i będzie chciał mieć tą rangę na stałe, no to w końcu mu ją zabiorę, tak? To nie jest ranga, którą się dostaje raz na zawsze.
Mam nadzieję, że rozumiecie, ale no tak to mniej więcej, tak to mniej więcej zadecydowałem, że jest. Test Yogobelly. Na foce? Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, listen. Ostateczny test. Uwaga. Okej. Dobra, uwaga. Niestety pierwszy test Yogobelly niezaliczony. Spróbujmy, może w drugiej będzie lepszy. Czy będzie formacja na koniec? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, ile będzie trwał ten stream. Stok, maszyna i załoga. Aha! No to mogłeś wcześniej powiedzieć. To, o Jezus Mary, to wróć do hangaru, wróć do hangaru. Wróć do hangaru, bo to nie ma żadnego sensu. Czemu ty... Nie. Zabuliłeś, trzeba było krzyczeć od razu. Czekaj, jakie ty masz samoloty, powiedz mi? Czym ty latasz? To dawaj E4 w takim razie. Jak można, kurna, nie mieć foki wymaksowanej i przychodzić na rekrutację? Jest jakby... Przyjeżdżasz do Anglii bez parasola. Dobra. Powtarzamy test Yogobelly w takim razie. Dobra. No ale okej, walnąłem tam, poszedłem naprawić antenę i jak widać pomogło. Potem ping się ogarnął. Chyba że po prostu wszyscy z, nie wiem, z osiedla tam zobaczyli, o nie, a wyszedł. Dobra, dzieci wyłączajcie się z całej internetu, taki macie. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Test Yogobelly, zaczynamy. No to jak soczystą porcję radości przeżył, no dobra, to może coś z ciebie będzie, Lisen. Zaraz zobaczymy, jak nie będziesz tak zostawał na górze, ale no, na razie siedzisz mi na ogonie, więc w sumie... Dobra, zobaczymy. Pojedynek na samolot ma tylko tylnego strzelca. No nie w normalnych 1 na 1 albo w tych. To raczej
Raczej jak taki trochę freak fight musiałby z tego być. No, powoli, 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 powoli. Test Jagobelli przeszedłeś. Także no. Na razie zapowiada się. Ale czemu te... Jeżeli macie pomysł, jak lepiej jakby ogarniać, można powiedzieć, najpierw jak wstępnie filtrować kogoś, możecie mi powiedzieć, że czy jest jakaś bardziej miarodajna statystyka niż tamto? No jedź myszką na liczbę w KD. Odrodzenia w powietrzu 50 je zniszczone, no to jest 0. Odrodzenia 51, zniszczone cele powietrza gracza 48, czyli poniżej 1. Oj, ale co to miało być? Lisen każdą bitwę, każdy pojedynek zaczyna tak samo i niestety to go teraz zgubiło. Zrobię pojedynek na odrzutowce. Zależy jakie. Jeżeli ktoś przyjdzie, nie wiem, z meteorem, no to może, ale jeżeli ktoś przyjdzie z, nie wiem, migiem 21, to idźcie się migować gdzie indziej. Jak ma dobre KD na minimum 5 tłokowcach, które są dla osób z przynajmniej 100 IQ. Patrz na zgony, a nie odrodzenie. Też patrzyłem na zgony. No mówię, zgony w powietrzu, 39, odrodzenia w powietrzu 51. Nie, wróć, zniszczone 48-39. A, w ten sposób. Czyli 41, nie, wróć. Kurda. Słuchajcie, czat, potrzebuję waszych usług matematycznych. Ile to jest 48 przez 39? 48 przez 39. Podzielcie mi to. ...1,23. No dobra, okej. Okay. Czyli Lisen wychodzi, że ma KD większe niż 1,2. Aczkolwiek teraz troszeczkę na BF-ie... Nie wiem, co się wydarzyło. Muszę chyba odreagować ten wpierdziel, co od niego dostałem. No nie no, zobaczymy. Na razie Lisen jakby już prawie na pewno jesteś w Aero. Tylko jakby zacznij tą bitwę inaczej niż lewo i do góry. Bo to można bardzo łatwo skontrować. Jak już się komuś znudzi patrzenie na to, jak zaczynasz bitwę. Jak tam kotek? Kotek się znowu zwinął na piance i leży. Chilluje bomba. Coins naprowadził na rozwiązanie. Konto prywatne? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem jak działa. Nie ma czegoś takiego chyba jak konto prywatne w Portanderze. W takim razie ja poproszę następną. X-Ghost F81 rekrutację, bo mam około 1,5. Zaraz zobaczymy. O, tym razem Lisen poszedł w prawo i do góry. Zmienił się o 90 stopni.
całą noc żygę i jogobelą. Zaraz będzie serweza krystal. Serweza krystal. Zmienimy troszeczkę zakręt. Zobaczymy, czy Lee Sin wyceluje, czy nie. Jeden, trzy ghost, no to zaraz zobaczymy. Właśnie upewnijcie się, że nie liczycie odrodzeń, tak? Tylko ze strzelenia dzielicie przez zgony w powietrzu. No. I Lee Sin siedzi mi na ogonie. Słyszałem, że skręcił silnik. Próbujemy się do niego przybliżyć i... A, bo dobra, w sumie teraz możemy odwrócić zakręt. Żeby coraz bardziej wychodzić z tej walki pionowej i przemieniać ją w nożyce. Wylecimy z tego punktu. Dobra, kij. Ryzykujemy. Może gdybym radarem się teraz doratował. No, ale możliwe, że teraz miałbym strzał. Dobra, o Lee Sin jeszcze jedna. Jeżeli będzie podobnie, to witamy w Aero. Serio? Czekajcie. Liczy... No tak, chwila, moment, to ja... Teraz. To ja mam zniszczone cele 300 i zgony 90. O shit, to ja mam lepsze KD niż myślałem. Uhu. 300 przez 90 jest ponad 3. Okej. No dobra, no to cały czas pozostaje ten... To kryterium tego KD 1-2.
Zderzymy się, albo nie? Zderzymy się. Dobra, niech będzie. Możemy powitać nowego członka Areo, którym jest Lisen. Już dzisiaj się nalatałem z nim, także jeżeli chcesz Lisen, to generalnie możesz złożyć aplikację. Ty i tylko jedna sprawa, napisz do mnie na Discordzie i potem się zgadamy i ja bym chciał z tobą jeszcze chwilę porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie witamy w Aero, jeżeli nie okażesz się gościem z IQ, wiecie, o temperaturze pokojowej, no to nie widzę problemów z twoim dołączeniem. Także możesz złożyć aplikację i tak jak mówię, napisz do mnie na Discordzie. A teraz cię wykopuję z lobby, bo trzeba zrobić miejsce dla innych. Okej, okay, Camilous. Nie. Adam Nycz, BFE3, 1 na 1. Zaraz, czy jest ktoś na rekrutację? Ghost na rekrutację. Bo tak jak mówię, rekrutacje będą priorytetyzowane. F8, F1. Zaraz zobaczymy. Nie, to jest X, H, Go, Sy, Ty. Ty? To ty. Ok, zaproś do sesji. Dobra, upewnijmy się jeszcze, że pan ma odpowiednie kwalifikacje. A więc tak, bitwy realistyczne, bitwy powietrzne, ostatni miesiąc. I teraz kalkulator. I mamy tak, 389 przez 290. 1,34. Pan się nadaje, możemy lecieć. Masz KD 4,35? What the hell? Jesteś lepszy ode mnie? Hell son, did you go to my house in Minecraft? No Ghost, ostatnio miałeś prawdziwie profesjonalną wymówkę. Zobaczmy, 58 osób na streamie, 59 łapek. Kurde, przez to, że mieliśmy dobry, kurcze, nie, już 67 osób, ale mieliśmy dobrą pasę. Było jakieś 80 osób na streamie i spierdzielił się ten internet. I ludzie się mnie wystraszyli i poszli. Ajajaj. Ależ okropnie brzmi ten berkat, ja nie mogę. A, Helsan, to ty jesteś bot 1, dobra. Okej, okay, no to już, to już, dobra. Ja się nie dziwię, że ty jesteś aż taki głupi, że kurczę, zasadziłeś tyle roślin teraz, które ja muszę wycinać. Skoro jesteś od Smigola. Tylko ludzie od Smigola są tak chaotyczni. Jak sam twórca. Ghost, dlaczego zakrycił się tutaj? Chociaż dobra, okej, okay, może, ale wątpię. Tak jak kiedyś powiedziałem, że ja uważam siebie za albo praworządny neutralny, albo neutralny dobry. Natomiast Smigol to jest przykład chaotycznego dobrego. Ewidentnie. Oj Ghost, do mnie. Miałeś szansę. Ale dobra, i do mnie, bo gubisz pozycję. Chcesz celować nosem za mój samolot, to celujesz samolotem obecnie przed niego. W jaki sposób oni liczą to KD? No wchodzisz w profil, przełączasz na realistyczne bitwy powietrzne i tam najeżdżasz kursorem na to i masz zgony w powietrzu i zestrzelenia graczy i na podstawie tego dzielisz sobie jedno przez drugie i wychodzi ci KD w ciągu ostatniego miesiąca.
Ghost, przegrałeś, bo nie zakręcałeś do mnie. Zresztą sobie jeszcze nie przegrałeś, ale... Jakim wychodzi, że ma KD 1.6? No bo masz... Bo to ci, to co ci wyświetla, to pokazuje ci kile na odrodzenie w powietrzu. Na twoje odrodzenie. A KD, no to jest wiadomo... Kile przez śmierci. A jakby kile na spawn, no to to jest trochę inna statystyka. Muszę spadać jutro, jadę na Śląsk. Przywieźć trochę węgla. Nie, dzięki. Chyba, że, nie no, internet nie mam na węgiel. Ale nie, dziękuję, jakby też jeżeli chodzi o przekąski, to raczej mam kanapki, wolę kanapki, także. Dobra, słuchajcie, teraz się koncentrujemy na rekrutacji Ghosta. Cześć Bartek, witam serdecznie. Koncentrujemy się na rekrutacji Ghosta. Na razie pierwszy pojedynek na 3. Z małym plusikiem, bo nie spadł od razu, ale to była truja. Zobaczmy co dalej, Ghost pokaże. Cześć SK. PZX. To nie był zakręt do mnie. To był zakręt ewidentnie ode mnie, gleba. No to jest na 2 z plusem. Na razie Ghost nie jest najlepiej. Czy coś cię ominęło, Michał? Tak, ominęły cię zmagania mnie z moim internetem. Do 3 razy sztuka. Ghost się odpala od trzeciego pojedynku podobno. Czemu Berkat? A czemu nie? Poza tym to nie był mój pomysł. Żeby lecieć Berkatem. Nie wiem, przy ilu urywają się klapy tego samolotu. Dobrze by było wiedzieć takie informacje, ale trudno. Czy jesteś chętny na to? Nie! Nie jestem chętny na B29. Spadaj. Nie, tylko jeszcze czołóweczka. Przechodzimy gładko do nożyc. Jakimś cudem jednym zakrętem jestem od razu na ogonie Ghosta. Dlaczego? Tego najstarsi górale nie jestem w stanie powiedzieć. Oj. Oj, to był ruch zakazany. I to też był ruch zakazany. Ghost, co się dzieje? Nie odwracaj za mnie teraz. Kolejny ruch zakazany. To było dobre. Znaczy, no, to było poprawne. No ale jesteśmy na takim pułapie, że prędkość TAS się niewiele różni od prędkości IAS.
Ależ ten berkat pływa, jak Jezus Marcy za samolot. No tutaj od połowy było dobrze, do połowy było tragicznie. Jeszcze masz dwa pojedynki, żeby odwrócić swój los. Cerveza Cristal. Czy lubisz latać Mesto 63? Rzadko nim latam. Nie jestem fanem takich szczurolotów. Ale to trochę nim polatałem, trochę mam na nim wylatane. Niezbyt dużo, ale troszkę. Gdzie on jest? No. Mesto 63. Whatever plane you choose, you need to get in a queue, Zdrewko. Right now. Although, you know, after this one. After this one we can have a key 96 duel. What do you think? Just a quick best of three. Ghost, do mnie. Za późno odkręcasz te trzy. Dobra, chyba że chciałeś tak zrobić, to okej. Ale no tak jakby. Wyprzedzam Ghosta, więc wiem, że lecę szybciej, więc pójdę do góry. I u góry zostaniemy. I zobaczymy, czy Ghost będzie w stanie coś zrobić. Spróbujemy się. To mógł być wielki błąd. Okej. O matko, jedyne jak ten samolot skręca bez nadziei. Idziemy klapy dołożyć. Nie w tę stronę, freaks? Ej?
Poczekajcie, po tej bitwie lecę jeden na jeden ze Zdrewkiem. Szybko. Szybkie best of 3. Gost, ten będzie ostatni. Na razie moim zdaniem to jest Oreo. Możemy jeszcze zapytać czat o opinię. Czy P51 D5 jest dobry, czy to zależy od przeciwników? Jest przeciętny, jest mocno przeciętny. Na pewno nie jest dobry. Ghost nawet sam pisze, że Oreo. Musisz wcześniej jakby odwracać zakręt, tak mi się wydaje. Oj, teraz zakręcisz ode mnie. Do mnie, do środka tej spirali zakrę... Oj, teraz to był ruch zakazany. Dobra, Oreo. Nie polecam Szwecji. Nie. To jest definitywnie Oreo. No najlepsze samoloty w szwedzkim drzewku nie są szwedzkie, więc tak jakby no... Powinno mówić ci wszystko na ten temat. Ghost, wyłaź! No okej. Okay. Okej. Okay. Dawaj zdrewko. Let's go. Plusy, minusy szwedzkich samolotów. Mają kilka fajnych, reszta to chłam. Najlepszym szwedzkim samolotem jest Pjorem Myrski. Jak można się dostać do twojego dywizjonu? Generalnie, żeby podejść do rekrutacji, musisz mieć ponad 1-2 KD. No i tyle w sumie. No i pokazać, że coś potrafisz w 1 na 1. Dobra, Ceres z drewko. Let's go. Od jakiego levela można rekrutować? Od każdego. Liczy się KD i liczy się umiejętności. Dobra, zobaczmy co ten zdrewko potrafi. Wybrałem ten samolot dlatego, że obaj go lubimy. Nie jestem pewien, jak wytrzymałe są w nim klapy. Obaj gdy próbujemy coś z tego wyczarować.
Drzewo. 1-0 dla Aero. Yeah! Ja właśnie tak to... I was looking like sideways at the ground. I was already trying to level out. Strefko do Oreo. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Ależ ten samolot jest ładny. Piękny, naprawdę. Bardzo mi się podoba, jak on wygląda. I hit the tree. Yes, I saw it. Szybko poszło. Masz KD88? Ciekawe. Okej, decydujące starcie. A, no to 0,88 to jest trochę inny niż 88. Jakbyś miał KD88, no to wtedy zrobiłbym, wiesz, ten taki podniesienie brwi. Niewiele osób to potrafi. Ceres, to nie jest ten dywizjon, co tak hejtowałeś. Hejtowałem ludzi w tym dywizjonie. Natomiast ludzie są różni. I owszem, większość Ceresu robiło z base camping i tak dalej, ale podobno ostatnio przestali. I znaczy, powiedzmy, że są dziwne elementy w tym dywizjonie, ale zdrewko jest akurat w porządku. Dobra, teraz zrobimy mirrora, czyli pójdziemy z powrotem w dół, tak jak zdrewko. Nie, zdrewko nie. Okej, okay. Zdrewko nie poszedł w dół tym razem. Samolot ma beznadziejny roll rate, dlatego nie będziemy tutaj. Not this time. Z dwusilnikowcami problem jest taki, że one, nawet jeżeli chcielibyście odwrócić zakręt, to one nie mają aż tak dobrego roll rate'u, co nie? Więc jakby odwrócenie zakrętu kosztuje was dużo, dużo pozycji, więc teraz trzeba było pójść z powrotem w jedno kółko. Dobra, 66 osób na czacie i 66 polubień, równo. Roll rate is so shit. Yeah, that's kind of because it's a big chunk. Czy można by było jeden na jeden? Stań w kolejce w takim razie. Pilot nie mdlej. Będę cię jeszcze potrzebował. Oh yes, oh yes, oh no. Ah!
No, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Yeah! Oh. Okej, okay. Kolejka bez wyprzedzania? Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś chce wyprzedzić kolejkę, to musi zdobyć się na przekupstwo. Okej. Okay. GG. Dobra, kto tam był następny do rekrutacji? Sasierczaf, tak? Na BF-ie G14, jeżeli dobrze pamiętam. Korupcja, dokładnie. Tak to działa. 69 osób na czacie, nice. Okej, okay. No dobra, to w takim razie otwieram maszynę losującą w tym momencie, bo Sasierczaf się już dawno nie odzywał, także proszę pisać swoje propozycje i zobaczymy, kto będzie chciał. Cichy 1 na 1, Camilo Spitfire 1 na 1, czy ktoś jest na rekrutację? Sasierczaf, dobra, czyli Sasierczaf żyje. Sasierczaf żyje. Zdrewko! Get the f... Okej. Okay. Nie musiałem przeklinać, dobra. Sasierczaf, czyli gościu, którego nawróciłem z drogi stream snajpowania i teraz chce... On chce ostatecznie porzucić swoje życie i wstąpić do zakonu, jakim jest Aero. Okej. Okay. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Zobaczymy, czy coś z ciebie będzie. Czy będziesz jak impostor. Dacion, nie spam, dobrze? Jest kolejka, także jakby... Sasierczaf do cholery. Jesteś jakarzem, pozostaniesz zawsze aj. Można wyciągnąć człowieka z jaka, ale jaka z człowieka nie wyciągniesz. No dobra, to lecimy. BF G14 AS. Zobaczymy, co Sasierczaf. Zaprezentuję. Czy dla waszego dywizjonu Nestle specjalnie robi tą czekoladę? Nie, to jest odwrotny. Jakarze, fuj, no dokładnie. To jest, wiecie, macie wielbicieli, nie wiem, Mustangów. To są ci, którzy wolą cycki. Macie wielbicieli fanów BF-ów. Oni wolą kobiece biodra i tyłki i tak dalej. I potem macie jakarzy, no to oni raczej, nawet nie stopy, to są wielbiciele, nie wiem, pach. Czy coś takiego. Lecimy. Okej. Okay. Albo kozy, tak, dokładnie. Jakarze wolą męskie piersi. Tak, tak. Tak, dokładnie. Buster, jak coś widziałem twoją wiadomość na Discordzie, można pokombinować. Oj.
Ławoczkiniarze? Ławoczkiniarze to jest masoneria. Oni się nie pokazują w, wiecie, w miejscach publicznych. Po prostu to jest tak zamknięty krąg i tak niepopularny. No, czy Sasierczow opanuje samolot? Czy opanuje samolot? Czy opanuje samolot? Sasierczow używa klap na 100%. Ja dopiero teraz użyję klap. Powinniśmy mieć więcej energii od niego. Dlatego po prostu wyjdziemy do góry i zostaniemy u góry. I zobaczymy, czy Sasierczow będzie w stanie się z nas wcelować. Widzieliście, no teraz generalnie Sasierczow użył klap, żeby w tym raid fightie się do mnie dokręcić. Ja nie używałem klap, co nie? I teraz dlatego mamy delikatną przewagę energii. No i teraz pytanie, co zrobię z tą energią? Pójdziemy do góry. No i będziemy korzystać z faktu, że mamy po prostu przewagę energii aktualnie. Będziemy cały czas latać pionowo i w miarę możliwości unikać jego nosa. I widzicie, że w momencie on się wystalowuje na tej wysokości, a ja jeszcze mam 230 na godzinę, żeby pójść do góry. No i w tym momencie Sasierczow popełni ruch zakazany. Ale to była dobra walka, tutaj musiałem trochę pokombinować. Co sądzę o pochodnych, tych kit, coś tam, są całkiem fajne. Naprawdę są fajne samoloty. Są dużo, dużo lepsze niż ludziom się wydaje. Szczególnie ta śmieszna taka... Ojejku, nie wiem która to jest, ale to jest ten samolot chyba na 3-3 bodajże. Co ma strzelca z 12. Jakby boty nie zaliczały się do KD, to by miało więcej znaczenia, ale w tym KD się nie zaliczają. Bo tutaj zobacz, jak masz realistyczne bitwy powietrzne, to tutaj masz zniszczone cele powietrze w nawiasie gracze. Tutaj się liczą tylko i wyłącznie gracze i zgony w powietrzu. To nie? W tym tak. W tym liczą się boty. No, Sasier na razie moim zdaniem aero. Ale jeszcze jest dużo, dużo latania przed nim, żeby to wrażenie zepsuć. Oj, zakaz... Nie? Dobra, okej. To było dobre. Myślałem, że będziesz kontynuował ten zakręt, to byłby zakazany ruch. Ale jeżeli zrobiłeś tak, to jest bardzo w porządku. Dobrze. No i zobaczymy, czy będziesz w stanie zrobić coś z tym, że masz więcej energii w tym momencie. Dobrze. Oj. Ktoś tu się bawił statecznikiem pionowym. I trochę przedobrzyłeś.
Dlaczego czat się nagle zmienił w porównywarkę swoich przyrodzeń pod względem KD? Kogo to obchodzi, ludzie? Jak chcecie się jakby pojedynkować na skill, to zaproście się nawzajem, polećcie sobie jeden na jeden i się wszystko wyjaśni. Za wcześnie chciałeś? No trochę żeś skaszalił. Tym bardziej, że BF-y są właśnie czułe na te kopnięcia. Trzeba uważać, bo inaczej łatwo do tego ten samolot przekręcić. W takim razie mam KD 001. To jest przeciętne KD, to nie jest małe KD, to jest przeciętne KD, ok? Oj, sasierczaw, to chyba... To nie był dobry manewr? No. Te kółeczka były przesunięte trochę za bardzo, ale dobra, uratował ci mój Brakaima. Sierczew zostaje u góry, ja w takim razie idę do góry. Auć. No i pyta... Oj, chyba teraz spadnę? Albo i nie, może? Zobaczymy. Nie spadłem, okej. Ten samolot się nie chce obracać. No, klawisze mi się pomyliły, okej. Oj, ruch zakazany. To był ewidentnie ruch zakazany. Ludzie, wy raczej obgadujcie sasierczafa i dawajcie mu oceny, czy areo, czy kuźwa. Czy Aero, czy Oreo. Aktualnie nie idzie mu źle, ale kurczę, ruchy zakazane się pojawiają, to mi się nie podoba. Na razie ludzie mówią tak pół na pół. Także nie przekonałeś na razie do siebie tłumu, Sasier. O, wpis. Ups. A do, tak, tak, Gabe pisze dobrze. Ostatnia runda All or Nothing. Tak. Dobrze piszą. Wyskocz, Sasier. Kurna. Teraz wyskoczył, za późno. Dobra, ostatnia runda All or Nothing. Okej. Czyli ten pojedynek zarządza, czy będzie Oreo, czy przechodzimy do następnych samolotów. To był ten słynny trik? Nie, to był. To nie był trik. Dobra, ale tu już ostrzegam, będzie full tryhard. O kurna. Chyba nie będzie full tryhard. Słuchajcie, to nie ja dostaję się tutaj do własnego dywizjonu, tak? Tylko Sasiercza. Także ja mogę tutaj robić, co mi się żywnie podoba.
Czołóweczka, nie. No nie, no come on, no. Nie, jeszcze jedna. Na czołówkę to nie będziemy się strzelać. Areo. Każdy pro ma dobrą wymówkę. No ja na początku streama miałem wymówkę, że ping. Dać on na głupie pytania nie odpowiadam. Cerveza, krystal. Come on, Sasierczaw. Masz uszkodzone skrzydło. Ciekawe, co teraz? Nie kombinujesz. Ale samolot krzywo leci. Już nawet stąd to widzę. Będzie sporo tracił. Spojrzeć się z ziemia. Dobra, to w takim razie to ciebie zaproszę na fokę A1 w takim razie. Nie, tutaj było w miarę dobrze, tylko że jakby ja zrobiłem trochę niekonwencjonalny manewr. Nie, nie, tutaj generalnie Sasierczaw zagrał dosyć dobrze. Nie wiem, szczerze mówiąc, co mógłby zrobić. Bo ja nie poszedłem bezpośrednio z nim, tylko się przeprostowałem do góry. Co nie? Więc jakby nie wiem, co on tutaj mógłby zrobić. Ale na razie nie było źle. Także zapraszam na fokę A1. Sas, Jerzy. Proszę się uaktywnić. No właśnie. Sasier, ty żyjesz czy nie? Halo? Aha. Zaciąć War Thunder. Zobaczmy jeszcze KD pana. 214 na 100. No to jest 2,14.
No to poczekam jeszcze na sesjera chwilę. Muszynianka najlepsza? Jestem w stanie polemizować z tym stwierdzeniem. Dobra, lecimy. A więc, decydujące powiedzmy 3 starcia. Albo w sumie 5, zobaczymy. Na początku... Na początku trzeba nastawić standardowy test. Okej. Czy lubię latasz G6? Niespecjalnie. Niespecjalnie. Dobra, uwaga. Poddajemy Sassiera testowi jego beli. Muzykę z CRS-u. Nie, test jego beli jest lepszy. Dobra, uwaga. Okej. Okay. Sasierczaw przetrwał test Yogo Belly. Czy zrobiłbym streama z IWA 2? Niespecjalnie, ponieważ nie mam podłączonego joysticka do komputera, a tam trzeba mieć joysticka, żeby latać. Teraz ja zrobiłem trochę zakazany ruch. Ale dobra, Sasierczaw kręci się prosto, dlatego ja pójdę jojem. No, 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 samolocie, współpracuj. Okej. Okay. Lataj z myszką, z ludźmi, co latają na drągu. Ja mogę być... Ja jak kupowałem Iła, to powiedziałem Smigolowi, że ja mogę być... Bo to Smigol mnie zachęcił. Powiedziałem Smigolowi, że mogę być jego strzelcem. I w tej roli będę się czuł w porządku. To nie? Mogę być obserwatorem, mogę być strzelcem, ale nie chce mi się podłączać joysticka i tak dalej. Ja nie. Jakaś taka, wiecie, hardkorowa symulacja mnie nie kręci. Typu, wiecie, lecę, podkręcam mieszankę silnika, kontroluję prop pitch tutaj. To mnie to nie bawi. Czy można zrobić duo H11 albo... Co masz na myśli, mówiąc duo? Na pewno nie duel. Bo... nie, sorry. No dobra, pierwszy sprawdzian Sasierczaw na czwórkę. Zobaczmy drugi. A ósemka? Jezus Maria, to jest męczarnia latanie tym samolotem. On w ogóle nie leci. Jedyna jego moc jest taka, że ma airspawn. Cała reszta jest mocno poniżej przeciętnej. Ten samolot jest ciężki, wolny. Dobrze nurkuje w sumie, no ale jakby to wszystko. Oj, Sasierczaw, zakazany ruch.
Nie panikuj, do góry ciągnij, do góry ciągnij. Do góry ciągnij. Dobrze, 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 dobrze. Już widziałem ziarenka paniki, ale na szczęście się uratował. No i pytanie, co co teraz wykombinuję, bo ten celownik się powoli przybliża, przybliża, przybliża. No i... Tutaj czwóreczka z minusikiem. Chyba uoreło? No, chociaż nie, sorry, nie czwórka z minusem, bo tutaj był w sumie, tutaj był jeden zakazany ruch. No to tutaj było trzy z plusem, bo był jeden zakazany ruch, to i tak naprawdę reszta walki się toczyła w związku z tym jednym zakazanym ruchem. No zobaczmy, na razie była czwórka i trójka z plusem, zobaczymy co teraz. Tutaj też czwóreczka. No, nie otworzyłeś, jakby wydaje mi się, że zamknąłeś klapy na lądowanie za wcześnie. Także co, czwórka, trzy z plusem, czwórka. No jeszcze masz dwa. Zobaczmy. O. Czemu Sasierczak wyszedł? Poddał się? Nie, przed z powrotem. Nie wiem, o co chodzi. Halo, panie Sasierczak. Ziemia do pana. No, coś tutaj, kurczę, wisi w powietrzu, zobaczmy. What?
Nie, samolocie, nie rób mi tego. Nie teraz. Obracaj się. No. Zmniejszył moc, bo nie chciał mnie wyprzedzić, ale no... Pytanie, who would win? Uszkodzony samolot czy uszkodzony pilot? Chyba uszkodzony pilot wygra. No tutaj jest piątka z minusikiem. Minus jest za to w sumie. No chociaż no dobra, no jakby jest to uzasadnione. Nie chciałeś mnie wyprzedzić, myślałeś, że mnie trafisz. Ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Siema misiaklo. Tutaj piątka z minusikiem. No i ostatni pojedynek, zobaczmy. Proszę dawać swoje opinie na czacie. Czy Aero, czy Oreo. Areo, drzewo better. Aero z błędami. Areo. To nie jest odpowiedź, jakby każdą odpowiedź Areo będę ignorował. W razie Aero widzę tylko i wyłącznie jedno. O, przy okazji cześć Maton, to chyba się nie przywitałeś. Oj, co to był za zakazany ruch? No nie. Czemu wyzerowałeś silnik w tym momencie? No nie, ktoś tu chyba... No nie, to jest... No wybacz, to jest certyfikowany jakby... No tak się nie robi, wybacz. Ostatni ten... No nie. Wszystko było prawie dobrze, tutaj solidne dwa, to wybacz. Ale Oreo. Niestety na razie. Dobra, bezimienny V2. Na rekrutację, 47 do 28, dobra. No, strollował strasznie swoją rekrutację. Niestety. Dobra, zobaczmy na początek pana kwalifikacje. Czy ma pan dostępny ten? Czy ma pan odpowiedni papierek? 68 przez... 44, to jest 1,54. Dobrze, zapraszam. Ja nie mam tych samolotów cichy, także możesz o tym zapomnieć. No dzięki, Sasierszaw. Jakby dosłownie na ostrzu noża byłeś. Ale no... Jakby w dwóch ostatnich tych pojedynkach postanowiłeś, że spadniesz jednak. I to było z twojej woli jakby. Przekombinowałeś po prostu. Prawda, Max? A, popatrzył się na mnie i potrząsnął uszami. Ma rację.
No 105 osób nie ma dzisiaj, jednak najprawdopodobniej dlatego, że były problemy z netem. I co to w ogóle za szkalowanie, Śmigol? Co to za szydera? Ale nie mam wmaksowanych. Bo zatem nie chcę lecieć tym gównem. Za przeproszeniem. To jest pojedynek waga ciężka. Oj bezimienny, oj bezimienny. No nie, teraz to kółka są już tak przesunięte, że to nie ma, jeszcze odwracasz na szczycie. Nie. Co trzeba zrobić, żeby ze mną zagrać? Trzeba się zgłosić na czacie. I mieć KD powyżej 1-2. Bezimienny, jeżeli tak będą wyglądały te pojedynki, to wystarczą 3. Może jakiś jak 15? Nie! Chociaż w sumie jaka 15 mam, ale po co ten jak 15, jeżeli to jest to samo co latanie propami? Zasady są takie same. No dobra, zobaczmy czy bezimienny się poprawi, bo za tamto to była solidna dwuja. Siedzę ci na ogonie i musisz coś teraz z tym wykombinować. No i będzie chyba serweza Crystal z pana bezimiennego. Pan bezimienny nie używa klap. Nie ma prop hangu, więc nie do końca to samo, nie zawisisz na silniku. No Jezus Mary, brzmisz jak... Normalnie Śmigol w tym momencie brzmisz jak Jerry. Tyle ci powiem. Przestań z tym serweza. Serweza Crystal! La 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 la, serweza Crystal! Ale dobra, ta kanapka. Wiecie co? Zrobiłem w tej kanapce zarąbistą decyzję, że ketchup dałem pomiędzy szynkę i ser. Nie dałem go do żadnej z warstw, która ma styk z pieczywem. Dzięki temu się to nie wchłonęło, nie wsiąkło. To jest druga kanapka. Miałem dwie. Będzie przychodzi i kurde, nie masz znowu 105 osób na streamie i znowu jesz tą samą kanapkę i przestań śpiewać. Gdzie ci oko, Śmigol? No nie, ale bezimienny ty lecisz i w ogóle jakby
No dobra, czekajcie. Może wygadałem za wcześnie. Nie, dobra. Nie. No to jest. To jest jakby galeria ruchów zakazanych. Wybacz, bezimienny, ale no po prostu jakby to była galeria jakby to było z galerii, czego nie robić w jeden na jeden. Dobra, poproszę następnego. Camilo, Spitfire 1 na 1. Czy jest ktoś na rekrutację, czy jest samo 1 na 1? Oj. Ups. Okej. Dobra. Rafaix, zobaczmy. Czy pan ma kwalifikacje? Nie, to nie ten Rafaix. To ten Rafaix. Ponad 2. BFF4. No okej. Dobra. Co ty medycznym lecisz? Ja nie mam tego medycznego. Ja nie wiem, czy one są takie same. Także bierz niemieckiego. Nie ma leczenia się w trakcie rekrutacji. Ostatni gry z fanapi. Jest bestia głęboko w tobie, ona nie umrze, będzie walczyć do tyłu. No dobra, to zobaczmy co będzie. Co zaprezentuje Rafaix. Cichy, jeżeli byłyby zawody na to, kto dzisiaj zaproponował najwięcej głupich rzeczy, wygrałbyś. Ale nie wiem, po co proponujesz dalsze głupie rzeczy. Tak jakby ktokolwiek na tym streamie oprócz mnie przekonał mnie do latania jakimiś wysokimi jetami. Powiem, że liczba osób, które mnie do tego przekonały, nie jest zbyt długa i na tej liście jestem głównie ja. I tylko ja. No dobra. Zobaczmy, co Rafaix pokaże. Serwezakistan. No śpiewa mi się to, przepraszam. Rafaix do góry! Jak ja poszedłem się wystalowałem, to musisz iść do góry, inaczej ja na ciebie po prostu spadnę. Max.
Chcesz się pokazać? Nie, jesteś zbyt zajęty lizaniem swoich pleców. No okej. Ale wiesz, że pokażę cię dzisiaj na streamie, chociaż raz. Nie możesz być gwiazdą klasy lokalnej i cię nie pokazać. Kadet potencjalny? Co, Max? Nie, Max to mój kot. Który obecnie liże sobie... Teraz sobie liże brzuch. Oj, to był bardzo zły zakręt. Nie był to ruch zakazany, ale był to ruch nie najlepszy. Ten co z nim grasz, Maxa znam. Tak. Rafaik zgłosił się na rekrutację, spełnia warunki. Także obecnie tłuczemy go i patrzymy jak reaguje na tłuczenie. No dobra, masz szczęście. Ten co z nim grasz, Maxa znam. A no dobra. Oj, to był zły ruch. Powinieneś odwrócić zakręt, teraz te kółka są tak przekręcone, że stajesz łomot, teraz źle odwróciłeś, bo to już nie ma żadnego sensu. Nie. To jest dwuja z plusem. Bo początek był obiecujący, ale potem się dosyć szybko schrzaniło. Jeżeli to będzie podobnie wyglądać, to ten będzie ostatni. O ile te ruchy nie zabronione nie zostaną w znacznym stopniu wyeliminowane. Na razie wszystko wskazuje na Oreo, racja. Cichy, zaraz cię palnę, albo kapciem rzucę. Będzie kapeć naprowadzany. Pocisk KAP-3C. A moje kapcie mają naprawdę duży kaliber, bo mam rozmiar buta 48, więc proszę mnie nie irytować. Max! Nie, nadal się liżesz. Odwróć, 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 do góry, 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 do góry. Aj. No to jest Oreo pełną gębą. Także tutaj było zbyt dużo zakazanych manewrów. Dobra, czekajcie, ja idę zrobić zrzut cisowianki i zaraz wracam.
Jaka ulga? O, chodź tu, grubasie. No chodź. Chodź tu, chodź, chodź tu. Nie właśnie, nie właśnie mi pod biurko. Chodź, chodź, Max. Proszę cię, chodź. No, po... no chodź tu. Współpracuj. Chodź. Pogłaszczę cię po głowie. Najpierw trochę, żebyś mi zaufał. Podrapuj po plecach. Ufasz mi już teraz? A? Aha, a mam cię. Nie, chodź tu. Chodź tu. No chodź tu. On nie jest szczęśliwy z tego faktu, dlatego proszę bardzo przywitać się z Maxem i ja go wypuszczam, bo on ewidentnie nie jest nie lubi być dzisiaj podnoszony. Dobra. Okej. Co tu się dzieje? Ej, nie. Ej. No co miał? No tu krąży. Się domaga, kurczę, głaskania. Dobra, Max, bo nie mam trochę czasu. Dobra, sio. No nie właśnie pod... Nie właśnie pod biurko, bo tam są kable, a ty je wyciągasz cały czas. Nie, idź sobie. No idź. Idź sobie. Max, idź. Idź. No i... No nie właśnie tam! Nie, tam są kable. Nie, sobie stąd. Max, bon. Idziesz sobie. Nie, czekajcie, muszę go... Nie, Max i... W sumie saszetka to może nie być aż taki zły pomysł. Czekajcie. Max, zobacz. Saszetka. I... Dobra, czekajcie, dam mu tą saszetkę, to się odczepi. Ha? Max został zbejtowany i on też mnie zbejtował. On ma całą michę jedzenia w tym. Tam ma całą miskę suchego jedzenia, a saszetkę już dzisiaj dostał. Pazerny. Dziad. Dobra. Okej, a więc... no cóż. Mamy 22. Mamy 47 osób na streamie. Ostatnia rekrutacja dzisiaj. Także proszę bardzo, proszę się zgłaszać. Widziałem, że kilka osób było, ale teraz dopiero otwieram maszynę losującą. Także... B239 na rekrutację. Zobaczmy. Zwykłe 1 na 1 już dzisiaj nie. Ostatnia rekrutacja i kończymy streama. Zobaczmy. Dancio Mapper. Czy pan spełnia warunki? Oj, może być problem. Zobaczmy kalkulator. 155 przez 141 to jest 1,09, niestety. Bo wymagania do rekrutacji są takie, żeby mieć to KD na poziomie przynajmniej 1,2. Także... Czy jest jeszcze ktoś chętny do rekrutacji?
No nie dużo ci zabrakło, masz 1,09, ale no mimo wszystko. Czy ktoś jeszcze właśnie na rekrutację? No ale... Janeczko, 12 tysięcy, coś tam, no to jakby musisz napisać tak samo jak masz na górze z tej formule. Masz nick, potem samolot i czy rekrutacja, czy jeden na jeden. Także zobaczymy, czy Jan Jabłoński się zdecyduje. Przy okazji możemy sprawdzić. Janeczko, 6 tysięcy. O, dobra. Nie, to nie. Miki Radzio, nie. Miki Radzio, to już jesteś w Aero. No dobra, skoro nie ma chętnych, to będziemy kończyć ten dzisiejszy stream, który niestety został troszeczkę zakłócony problemami z internetem. Na szczęście się one naprawiły po mojej interwencji. Także co? Czołgiem, do usłyszenia. Dzięki za oglądanie. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce jeden na jeden, to będę na Discordzie, bo z Superbusterem idę pogadać. Także dzięki za bycie na streamie. Czołgiem i do usłyszenia.